Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z bieżącą analizą techniczną. Oczywiście w poniedziałek się widzimy, żeby nie było. Tradycyjnie 20-25 minut z wykresami. Ja już przechodzę do nich. Dziękuję za potwierdzenie, że widać i słychać. To jest cenna zawsze informacja, że sprzęt spisuje się jak należy. Tradycyjnie waluty jako pierwsze. Dobrze. Ostatnio, chyba wczoraj nawet, zostawiłem żółtą strefę w okolicach 0,9630, a 0,9690. Niestety nie daje się tego zawęzić z prostej przyczyny, że jest to przedział wynikający z tygodniowej skali. No i efekt chyba widać, czyli pojawiły się jakieś większe wzrosty. To jest efekt oczywiście reakcji na wczorajsze dane ze Stanów. Notowania wyszły powyżej 9,740. Zmienia to trochę układ sił, między innymi za sprawą tej dużej, pojedynczej białej świecy z godziny 16, no bo w tej chwili, skoro lokalny opór jest przełamany, no to ta seria niższych szczytów i niższych dołków oczywiście jest w cudzysłowie zanegowana. Jeżeli jest zanegowana, no to musimy spojrzeć w drugą stronę. A z drugiej strony ograniczeniem najbliższym jest 9,830, 9,840, więc w tą stronę ja powoli będę zerkał. Zobaczymy, jak zamknie się tydzień, bo jeżeli tydzień miałby charakterystykę jeszcze bardziej wzrostową, w tej chwili na wykresie tygodniowym mamy kształt świecy, coś w stylu szpulki, to nie jest jednoznaczne, ale może to się przerodzić w coś większego, no wtedy oczywiście z większą wiarą ja będę spoglądał w kierunku spadkowej linii trendu, która jest dość oddalona od bieżących kwotowań. No ale o tym to pewnie w przyszłym tygodniu będziemy mogli sobie trochę więcej powiedzieć. Ja na razie ograniczam się do tych dwóch cen, bo one są tutaj kluczowe. Oczywiście spadki poniżej 9,740, czyli wczorajszego przełamanego oporu, który może zamienić się w wsparcie, generuje nam możliwość powrotu w stronę ostatnich minimów. Co na to funt? Powoli odzyskuje swój wigor. Ja przypomnę, że jesteśmy po ogromnej przecenie, która została w całości zdyskontowana i notowania powróciły w okolice 1,09. To były dawne szczyty, które oczywiście w myśl klasycznej zasady zostały zamienione w dołki, ale jednocześnie też notowania w bardzo szybkim tempie wypchnęły wartość funta na jeszcze wyższe wartości, a tym samym też zbliżamy się znowu do 1,14. 1,14 oczywiście jest kluczowym obszarem na wyższych interwałach, czyli dzienne, tygodniowe i miesięczne, bo to było długoterminowe wsparcie, czyli ostatnim, może bardziej minima historyczne, więc żeby zmieniła się ta charakterystyka wykresu, ona jest bardzo podażowa, z dużą zmiennością, no to trzeba byłoby założyć, że funt musi wyjść powyżej 1,14. Na to chyba na razie przyzwolenia nie ma. Zwracam uwagę na wysokość tygodniowej świecy. Patrząc na poprzednie, może nie na te dwie największe, ale uśredniając wysokość amplitudy wahań w obrębie 5 dni, no to wydaje się, że to, co mamy w tym tygodniu, powoli wyczerpuje zakres możliwości popytu, więc nie zakładam, że notowania wyjdą powyżej 1,14 w tym tygodniu. Na pewno niskie wartości RSI też są podkreślenia, bo za sprawą ostatnich białych świec cena wychodzi ze strefy wyprzedania. To jest oczywiście w pierwszej chwili kolejności zaproszenie do zrobienia korekty i tą już mamy, to jest podejście do 1,14. No ale zobaczymy, czy nie przyniesie to jakiejś większej aktywności popytu w tych obszarach. Nowozelandczyk. No tutaj tak euforystycznie nie jest, aczkolwiek mamy klasyczną zasadę zamiany dawnego wsparcia w opór. Mowa o cenie 56,70, ja tutaj miałem pomarańczową kreskę. Przyspieszona linia trendu też jest bardzo blisko aktualnej ceny, więc to dodatkowo wzmaga przekonanie, że jeszcze się tutaj nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o charakterystykę wykresu, czyli seria niższych szczytów, niższych dołków zmusza do założenia, że ten wyskok do góry to jest tylko i wyłącznie korekta, więc nowe minima gdzieś są w zasięgu wzroku. Sytuacja mogłaby się trochę zmienić, jeżeli pomarańczowy opór zostanie oczywiście pokonany. Idąc za ciosem, Australijczyk. Na tygodniówce szansa na zrobienie ogromnej świecy w kształcie młotka. Ci z Państwa, którzy nie znają formacji świecowych, to ja przypomnę, że jest kilka takich klasycznych układów świecowych. W sumie formacji świecowych, jak dobrze pamiętam, jest około 50 opisanych w literaturze. W praktyce wykorzystuje się
W praktyce analitycznej wykorzystuje się kilka, te, które są najczęściej spotykane. No i młotek, a po drugiej stronie mamy spadającą gwiazdę. To jest spadająca gwiazda, czyli duży górny cień, korpus mały w dolnej części. To zapowiada spadki, a jeżeli kształt wykresu zakończy się tak jak teraz, no to na tych minimach mamy do czynienia z prowzrostowym układem. Im bliżej oczywiście, czy też im niżej Australijczyk schodzi, tym oczywiście będzie się pojawiać presja na to, żeby spróbować zdyskontować ten ostatni dynamiczną wyprzedaż waluty tego kraju. Ja na razie muszę ograniczyć sobie perspektywę wzrostów, podobnie jak i w przypadku Nowozelandczyka, do ostatniego przełamanego dołka 6380. To jest naturalny punkt, który ma szansę wygenerować nam kolejną serię czarnych świec. Także charakterystyka wykresu na razie pozostaje ta sama. Ja jeszcze rzucę okiem 170, mniej więcej 5 pipsów. To się dość dobrze wpisuje w aktualny tendencję wynikającą z długości swingów wzrostowych, czyli po prostu korekt. Czyli jeżeli jest to przedział pomiędzy 150 a 210, no to nie mamy prawa zakładać, że popyt w jakiś szczególny sposób tutaj wykazuje dużą aktywność. Linia FS100, czyli równość z ostatnim swingiem wzrostowym 180-pipsowym, wypada na 0,6350, więc ja mogę rozszerzyć sobie tą pomarańczową strefę o te kilkanaście pipsów, żeby potraktować ją jako taki właśnie obszar, w którym podaż może się szczególnie uaktywnić. Peleny zrobiliśmy wczoraj wszystkie, jak dobrze pamiętam, więc je z pełną premedytacją pomijam. Za to sięgamy do Kanadyjczyka, który z jednej strony naruszył nam opór 1,38, ale z drugiej strony sesję zakończył poniżej tej wartości, więc to zmusza mnie z automatu do sięgnięcia do wyższych interwałów. A przypomnę, że pomarańczowa strefa to nie jest coś przypadkowego, to jest przestrzeń, która z jednej strony rozdziela kupujących od sprzedających, no bo mamy dołki z roku 2020 w tym miejscu, ale jednak większa aktywność podaży jest w tym obszarze, szczególnie, że nie mieliśmy jakichś większych korekt, nie licząc tam pojedynczej gwałtownej przeceny z zeszłego tygodnia, ale ona nie jest w jakiś sposób odzwierciedlona jako wydzielony swing na tygodniówce, więc trzeba się chyba przygotować na to, że ta spadająca gwiazda może gdzieś tutaj zebrać swoje żniwo. Ostatnie minima, czy też strefa wsparcia, którą ja bym wziął pod uwagę w ramach bieżącego kształtu wykresu, to są okolice 1,3550. To jest początek tej fali wzrostowej, ale wcześniej to na wykresach lokalnych musielibyśmy zobaczyć coś w stylu kształtowania się prawego ramienia na formacji RGR-a i wtedy rzeczywiście na ten południowy kierunek można spojrzeć. Lokalnie na wykresach 4-godzinnych widać, że ostatnie wzrosty rozpoczęły się jeszcze wcześniej, czyli były korekty niższego rzędu 1,3720. To jest mniej więcej obszar, który trzeba w tej chwili traktować jako najbliższe możliwe lokalne wsparcie na wykresie 4-godzinowym. Skoro dolar, to oczywiście też wersji z jenem japońskim. Ja tylko spojrzę, czy mamy do czynienia z nowym szczytem, bo sięgam do roku 98, tak, dobrze pamiętam. Wtedy były najwyższe notowania. Dynamika wzrostów, no chyba to za mało powiedzieć, że jest ogromna, więc aż się prosi, żeby notowania się skorygowały. Ja przypomnę, że jest takie podejście w przypadku walut i towarów, w przypadku stabilnych w miarę możliwości, oczywiście rozwiniętych rynków, bo są też wyjątki, jak na przykład lira turecka, która raczej w swoim wykonaniu tworzy trend i to bardzo silny, ale ogólnie przyjmuje się, że to są waluty oscylacyjne, że instrumenty oscylacyjne. Więc należałoby się spodziewać w okolicach 147,70 jakiejś reakcji darzy. Na razie tego nie widać. Ja już przesuwam wykres w prawo, żeby móc to uwypuklić. Widać, że mamy białe świece, uwzględniając ważność i skalę tego miejsca, no to żeby można było powiedzieć, że podaż się w tym miejscu obudziła, to ja chciałbym w dość szybkim tempie zobaczyć cofnięcie przynajmniej o kilka figur. Nie mówimy tu o kilkunastu pipsach, tylko to musi być rzeczywiście porządne topnięcie. Coś takiego, taka próba była w okolicach 22 września zrobiona, kiedy duża czarna świeca się pojawiła, ale ona nie przełamała, naruszyła, ale nie przełamała wsparcie 141,50 i to jest główny w tej chwili najbliższe wsparcie.
Jeżeli chodzi o wykresy niższego rzędu, no to ja przesunę sobie to wsparcie lokalnie na 144,30, no bo widać, że ta biała seria, seria biały świec tak naprawdę jest kontynuowana nieprzerwanie od tego przedziału, więc jeżeli coś ma się wydarzyć, no to myślę, że w pierwszej kolejności w tych okolicach to by się skończyło. Czy tak będzie? No zobaczymy. Dzisiaj chyba też są jakieś dane ze Stanów Zjednoczonych, więc one mogą być jeszcze motywatorem, żeby zmienić trochę tą sytuację na USD jenie. Surowce. Zaczniemy od ropy, bo ten instrument ropy WTI Brent żeśmy wczoraj pominęli, jak dobrze pamiętam, więc trzeba tam zajrzeć. Ropa WTI. Żółta kreska 87,50 jako potencjalne wsparcie. Tutaj mamy całą serię dołków z przeszłości, które się kształtowały, więc tak naprawdę ona jest rozrzucona trochę, ta strefa, i to może uzasadniać wczorajsze minima, które są poniżej tej wartości, ale ja mimo wszystko ceniłbym to pozytywnie, ponieważ biały korpus obejmuje czarny, więc mamy formację tak zwaną objęcia hossy, co w przypadku wyhamowania na tym wsparciu 87,50 może mieć znaczenie. No zobaczymy, jaki dzisiejszy dzień, ale ja bym nie zdziwił się za bardzo, jeżeli to będzie dzień związany z obroną albo nawet z wyjściem, z mową wyjścia w stronę 95 dolarów za baryłkę. Jeżeli cena spadnie poniżej 87, no to trzeba będzie się poważnie zastanowić. Z jednej strony nad kolejnym wsparciem niższym, czyli 81, ale z drugiej strony no trzeba będzie też podjąć próbę zgadywania tak naprawdę, czym były te wzrosty od ostatnich minimum 76, bo przypomnę, że jest to jeden z większych zrywów popytu, a tym samym też on nie do końca pasuje jako ruch korekcyjny. Więc ja cały czas tutaj będę próbował zerkać do góry i dobierać tak te argumenty, żeby jednak te wzrosty gdzieś tutaj się mogły pojawić. Tylko pytanie, czy 87 to już jest wystarczająca trampolina do tego, żeby wypchnąć wartość WTI na wyższy poziom, czy też właśnie musi to być jakieś głębsze skorygowanie tych białych świec i wtedy z 81-82 dolary będziemy spoglądać na północ. No zobaczymy. Ropa Brent. Sytuacja bliźniacza. Tutaj jako cenę wsparcia mamy 92,40, 92,50. Kształt świecy wczorajszej identyczny, czyli kolor biały, objęcie poprzedzającej czarnej, więc klasyczne objęcie hossy. To oczywiście zmusza mnie do tego, żeby spojrzeć na północ. Sytuacja podobna też, seria wzrostów od końca września jest na tyle duża, że trzeba zastanowić się, czy to nie jest przypadkiem już nowy impuls wzrostowy, więc tutaj bardzo podobnie, aczkolwiek mamy trochę inne ceny. Złoto. Rysowałem scenariusz podejścia od dołu do 1680 i to się zmaterializowało wczoraj późnym popołudniem. Potem oczywiście mamy, czy też aktualnie mamy kolejne podejście, właściwie zbliżenie się do pomarańczowej strefy. No, wyboru innego chyba za bardzo tutaj nie było, no, bo skoro jest to obszar, który definiujemy jako kluczowy, a takim były jako kluczowe wsparcie z perspektywy ostatnich przynajmniej dwóch lat, no to przełamanie i po raz kolejny już w tej chwili próba utworzenia tutaj szczytu lokalnego, bo to widać na 4-godzinówkach, no zmusza mnie do tego, żeby spojrzeć zgodnie z tendencją niższych szczytów, niższych dołków, czyli tą linią trendu tutaj poprowadzoną po ostatnich punktach zwrotnych, które od swój początek mają na 2070, więc trochę ta historia się tutaj zmienia. 2620, przypomnę, to jest kolejne wsparcie kluczowe, bo to jest wykres dzienny i tygodniowy, więc w tamtą stronę te notowania mogą zmierzać. Srebro. Zostawiłem Państwa z dwoma cenami i ja tutaj zdania nie zmieniam. Trochę przecena się pogłębiła w dniu wczorajszym, ale nadal notowania nie zaszły poniżej czerwonego wsparcia 18,50, więc jak tu się pojawi popyt, no to wiemy, co z tym fantem zrobić, czyli mamy wyciągnięcie w czasie tego ruchu, który jest od mniej więcej połowy lipca, a tym samym też ustabilizuje się, bo potwierdzi się, że ta czerwona strefa będzie dla nas o tyle istotna, że może nawet wypychać notowania srebra na wyższe wartości, ale będziemy ją też traktować jako klasyczne cofnięcie się do przełamanego wsparcia, czyli oporu, przepraszam, czyli mówimy o roku 2020 lipiec, kiedy nastąpiło wyłamanie. Ja to może pokażę w takim ujęciu historycznym. Tak, do tamtego czasu 18,50 było jednym z kluczowych oporów. Po gwałtownym wyjściu górą
aż się prosiło, żeby cena wróciła w te obszary i przetestowała, bo dała szansę posiadaczom krótkich pozycji. Oczywiście na kontraktach terminowych te pozycje już dawno były pozamykane, no bo kontrakty aż tak długo nie żyją, ale jest to techniczny obraz ku temu, żeby spojrzeć nawet w stronę 22 dolary po raz kolejny, a no ale w pierwszej kolejności 20, 50, 20-60 tutaj o sobie przypominam. Kukurydza. Trochę mniej typowo. Ja dzisiaj sięgam do tego instrumentu między innymi w formie pisanej, więc będzie też na MNewsie stosowna analiza tego typu, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli mniej typowo na wykres miesięczny. Z prostej przyczyny. Przy tej dużej zmienności, która się pojawiła na towarach, a tutaj szczególnie, no to tak naprawdę tutaj możemy zbudować sobie pewną opinię, wnioski na kolejne tygodnie, a nawet może miesiące. No, pierwsze, co wchodzi z samego wykresu, okolice 8 dolarów to są ewidentne szczyty, które są mocno bronione przez podaż. Często kończy się to rajdem wyprzedaży w okolicach niebieskiej strefy i to jest, jak dobrze pamiętam, coś w okolicach 3 dolarów. Tak, to będziemy to, że tak powiem, trochę upraszczać, bo są to dość szerokie strefy, ale w tej skali inaczej się nie da. I 3 dolary to jest istna trampolina do tego, żeby wypychać wartość kukurydzy na wyższe poziomy. Po drodze mamy rzeczy niższego rzędu jak 580 centów i 720. 720 centów pobudza moją wyobraźnię, żeby założyć, że tutaj może się utworzyć kolejny szczyt. Jeżeli tak, no to ja bym sięgnął do arkanów analizy technicznej z grupy klasycznych formacji liniowych, czyli do formacji głowy z ramiona. Obecny jest oczywiście dużo za wcześnie, żeby tutaj nakładać literki LGR, ale jest to 720, jest to przestrzeń, która według mnie może być tutaj za wkrótce testowana. Szczególnie, że nastąpiło gwałtowne przełamanie tego poziomu, a więc powrót w te okolice to jest odpowiednik tego, co mówiliśmy na srebrze, tylko w drugą stronę, tak? No bo tam było oczywiście przełamany opór, tutaj mówimy o przełamanym wsparciu, więc powrót w te okolice aż się prosi. Tutaj jest pytanie, czy jeżeli są jakieś niezgodności, czy wyższy timeframe jest ważniejszy? No, według mnie tak, ponieważ na większym timeframe na pewno są zaangażowane większe pieniądze. Większe pieniądze w sensie takim, że inwestorzy o większym horyzoncie czasu na pewno muszą przetrwać dłuższą jednostkę czasu, więc mają też większe marginesy błędu, które w jakiś sposób przekładają się na zasoby finansowe, inaczej się nie da. No i widać też, że przy tej zmienności, która jest, tutaj nawet spoglądanie na wykresy tygodniowe to jest trochę za mało, no bo fala spadkowa, jedna z ostatnich, która się rozpoczęła, to mamy szczyt na poziomie 700, aż spojrzę, cena H jest na poziomie 798, a tak naprawdę dwa tygodnie później to jest okolice ceny 580. To jest naprawdę dużo i niewiele inwestorów jest w stanie wytrzymać takie podejście, taki ruch rynkowy, więc albo trzeba się szybko przyznawać do błędu, albo rzeczywiście w jakiś sposób zarządzać tymi pozycjami trochę inaczej. No, stąd też między innymi właśnie tego typu powroty do przełamanych kluczowych wsparć, one następują na rynkach jako próba podciągnięcia ceny i przyznania się do błędu przez określoną grupę inwestorów. Przynajmniej ja to tak interpretuję, no bo oczywiście nie ma żadnych informacji, że tutaj na przykład na 720 to będą zamykane pozycje, które były kupione w maju i w marcu, czy tam kwietniu tego roku. Tak? No, takich informacji nigdzie nie ma, ale można to odczytać po powtarzalności zachowań inwestorów właśnie w takich kluczowych obszarach. Indeksy. Dzisiaj, czy też wczoraj właściwie, to chyba była totalna euforia, można by powiedzieć, bo spojrzałem na ogólną tabelę i wszystko praktycznie jest na zielono. Co ciekawe, poza polskim WIG-iem, WIG-20, który spadł, ale te silne nawet wzrosty, bo one tam liczone były po 2-2,5% na niektórych pakietach, według mnie za dużo nie zmieniają. W przypadku mamy DAX-a, sam indeks zamknął się w okolicach 12400, kontrakty wyszły powyżej, ale już w tej chwili są ściągane do dołu, więc ja klasyfikuję, że to jest podejście do tej żółtej strefy od dołu, a tym samym też jest to nadal aktualny opór. Nie mamy nowego szczytu, nie mamy nowego dołka, więc jedyne, co nam pozostaje, to rysowanie takiego kształtu, czyli być może korekta przyjmie kształt formacji
trójkąta, a jeżeli cena jeszcze w tym dniu dzisiejszym przesunie się niżej i pozostanie poniżej 12500, 12400, to myślę, że ten kierunek południowy jeszcze mocniej zostanie tutaj podkreślony. Stawiam, że to późne godziny popołudniowe rozstrzygną, czyli te dane ze Stanów Zjednoczonych. US30, prostokąt, to jest to, co można tu, chyba tutaj tylko narysować, czyli też nie mamy jakichś szczególnych punktów odniesienia nowych, bo patrząc z perspektywy wykresu, ani mamy nowego szczytu powyżej 30500, ani nowego dołka poniżej 28600, więc ruch korekcyjny, ponieważ mamy tendencję spadkową, więc ja to tak klasyfikuję, przyjmuje kształt prostokąta, przy czym to, co mnie trochę martwi, że notowania po raz kolejny są powyżej poziomu 38,2, a on pokrywa się ze szczytem z roku 2020. No i teraz pytanie, czy ten potencjał podażowy w ogóle tutaj brać pod uwagę, bo jeżeli tak, no to oczywiście ta zielona strefa powinna pełnić rolę oporu, a to się nie udało w dniu wczorajszym. Już ja te kolory troszeczkę usuwam. Bollinger też jest tutaj zbędny w tej chwili, bo on nic nie wnosi. Uda się go usunąć, tak w miarę sprawnie jest. Ale widać, że lokalnie ta zielona strefa tak, przypomina o sobie, więc to jest, są rzeczy, gdzie podaż próbuje swojej aktywności właśnie w tym obszarze, ale kupujący wyciągają cenę do góry za sprawą oczywiście pojedynczych odczytów makroekonomicznych. Więc myślę, że dzisiaj dowiemy się, czy po raz kolejny 29500 powinniśmy traktować jako wsparcie. S&P 500. Tu ciekawostka, bo z jednej strony mamy ogromny wzrostowy dzień w pojedynczej świece, ale zanim powstała biała świeca, no to zwracam uwagę, że mamy nowy niższy dołek. Więc jeżeli mamy nowy niższy dołek, no to nie mamy innej opcji jak traktowanie tego swingu jako impuls spadkowy, a to od razu wymusza, że to, co jest po nim, jest korektą. Jeżeli to jest nawet formacja, korekta jednoświecowa, w tym przypadku dotknięta została po raz kolejny linia EMA 20, czy średnia krocząca 20-okresowa, czy też po prostu środkowa linia ze wskaźnika Bollingera, to już jest to dla mnie sygnał ostrzegawczy, że jeżeli trend jest nadal silny, to około 3750 trzeba traktować jako miejsce potencjalnego lokalnego oporu, a tym samym też no, nowy dołek, jak najbardziej tak, no bo tutaj nie ma tej wątpliwości, co na Dow Jonesie, tak, no bo te minima wczoraj się pojawiły. Sytuacja oczywiście może się zmienić na korzystniejszą, ale to trzeba będzie oczekiwać końca dzisiejszej sesji i kształtu na świecach tygodniowych. Tutaj daleko jest jeszcze do tego szczytu z 2020, więc ten negatywny sygnał, jaki na Dow Jonesie gdzieś tam się próbuje pojawić, raz poniżej, raz powyżej, tutaj nie ma zastosowania. Dow Jones, przepraszam, Nasdaq. Chyba najsilniejsze wzrosty wczoraj były na Nasdaq, jak dobrze pamiętam, ale tutaj taka ciekawostka, klasyczna według mnie zamiana ról, czyli pomarańczowe wsparcie zamienia się w opór za sprawą jednej świecy, czyli mamy dołki, które uplasowały się pod koniec 2020 roku, dokładnie dwa lata temu, bo to był październik, po przełamaniu i to jest kwestia początku tego tygodnia, podejście od dołu, więc jak się nic nie zmieni, no to ja nie mam innej opcji jak spoglądanie w stronę 10300. Tutaj jest to klarowniejsze, korekta jest też krótsza, bo bardziej oddalona od średniej kroczącej na wykresie dziennym, a ja sobie przybliżam sobie to na wykresie H4, bo chciałbym zwrócić uwagę na charakterystykę, ale no, mniej więcej jest to powtarzalne, bo poprzednia korekta to jest też jednolity ruch, ta, czy weźmiemy jeszcze wcześniejszą, więc próżno tutaj szukać takich klasycznych korekt Elliottowskich, pomimo, że to jest indeks, a teoria Elliotta w końcu przecież bazuje na indeksach i na akcjach. Co na to w WIG20? No, mamy nowy niższy dołek, czyli idzie w stronę S&P 500, tak, bo tam był nowy niższy dołek. 1460 według mnie to jest najbliższy opór. Narysowałem już przyspieszoną linię trendu, więc tym samym kieruję swój wzrok w stronę 1250 jako najbliższego wsparcia. Nie wykluczam też możliwości, że jeszcze raz będzie testowane 1460, ale tak długo jak cena jest poniżej, no to kierunek południowy wydaje się mieć pierwszeństwo i dobór argumentów powinniśmy tak też wybierać. To, co jest potencjalnie na plus, jeżeli chodzi o ten instrument, ten indeks, no to mamy potencjalnie w dywergencję. Dywergencja oczywiście nie przesądza o tą zmianie trendu. Może być taką informacją, że coś się zmienia w charakterystyce wykresu, ale równie dobrze może być informacją, że rysuje nam się korekta trochę większa niż
te, które były ostatnio, ale to wiązałoby się albo z podejściem po 1460, albo nawet z 1550. No, na razie ja nie sięgam aż tak wysoko, a dywergencję traktuję jako jedno z możliwych narzędzi, bo może się okazać, że jeżeli pojawią się kolejne czarne świece, to i słupki histogramu MACD też zaczną przełamywać tą linię tutaj poprowadzoną po dołkach. Tym samym też no, sygnał wynikający z dywergencji będzie raczej mało użyteczny. Dobrze, to jest tyle, co mam na dzień dzisiejszy. Ja oczywiście zapraszam Państwa na poniedziałek, na 10, tam będziemy spoglądali, jak się zakończył ten tydzień i kontynuowali będziemy spostrzeżenia wynikające z techniki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.